Dzień dobry kochani, witam Was bardzo serdecznie na kolejnej lekcji powtórzeniowej z gramatyki. Dzisiaj będziemy powtarzać informacje o przymiotniku, przysłówku i liczebniku. To co Wam obiecałam. Muszę Wam powiedzieć, że dzisiaj mi ktoś wyznaczył challenge, czyli rzucono mi wyzwanie. Mam wykonać dzisiejszą lekcję powtórzeniową w jak najkrótszym czasie. Obiecuję, że zrobię wszystko, żeby ten challenge... Przeżyć i żeby udało mi się lekcję przeprowadzić. Trzymajcie za mnie kciuki. No to, kochani, zaczynamy. Proszę popatrzcie, co widzicie na obrazku, przepraszam, nie na obrazku, a na zdjęciu. Co to jest? Oczywiście odpowiadacie sobie w swoich domach i na pewno użyliście określenia słowa, które jest rzeczownikiem. Powiedzieliście, co to jest? To jest pies. Tak, użyliście rzeczownika. A teraz ciągniemy dalej temat. Moi drodzy, jaki jest? Jakiego jest koloru? No to pewnie powiecie, że jest czarny, ma troszkę białego koloru, troszkę taki jest podpalany. Ktoś zapytam, a jaki on jest? To ktoś powie, jest ładny, albo może komuś się nie podobać. Ktoś powie, że jest sympatyczny, że jest bardzo fajny. Użyjecie różnych określeń. Moi drodzy, te wyrazy, których użyliście, to są przymiotniki, czyli ten pies ze zdjęcia jest czarny, czarno-biały, podpalany, jest ładny, jest y, sympatyczny, jest miły, a może jest groźny, może jest agresywny. Jest duży lub mały, chociaż na zdjęciu tego za bardzo nie widać. Kochani, powiem Wam jedną ciekawostkę. To jest moja luna. Czyli ta księżniczka Luna, której, którą słyszycie bardzo często, szczekającą, przeszkadzającą nam w lekcji. Teraz macie okazję zobaczyć, jaka ona jest naprawdę. No ja uważam, że ona jest przecudowna i wspaniała. To jest właśnie Luna. No teraz koło mnie tutaj sobie śpi i bardzo grzeczniutko pozwala mi prowadzić lekcję. A więc moi drodzy, przymiotniki. Użyliśmy ich bardzo dużo, żeby opisać Lunę. Co to są te przymiotniki? Przymiotniki są to wyrazy, które opisują rzeczowniki. A więc bez, rzeczowni bez przymiotników nasz rzeczownik byłby taki byle jaki. Dlaczego? Bo dzięki przymiotnikowi on nabiera barw. Rzeczowniki, na przykład długopis. Gdy usłyszymy takie słowo długopis, nie jesteśmy w stanie nic o nim więcej powiedzieć. Ale jeżeli usłyszymy, że on jest nowy, śliczny, świetny, przydatny, yy, czarny, albo niebieski, albo czerwony, to dzięki plastikowy, prawda, albo metalowy, dzięki tym przymiotnikom właśnie, których użyłam, możecie zamknąć oczy i oczami wyobraźni wyobrazić sobie, jak wygląda opisywany yy, długopis. Przymiotniki odpowiadają na pytania jaki, jaka, albo jakie. Oczywiście jakiego, jakiemu, to również są pytania przymiotnika, tylko że my zawsze przybieramy te i wybieramy te najkrótsze, te najłatwiejsze. Jaki, jaka i jakie. I te pytania powinniście zapamiętać. Można powiedzieć, że przymiotnik opisuje osobę, zwierzę, roślinę i rzecz. Oczywiście jaka mama, kochana, akurat mama mi przyszła do głowy, jakie zwierzę, agresywne, Albo śliczne zwierzę. Jaka roślina trująca, a jaka rzecz przydatna. Na przykład, prawda? Przymiotnik można powiedzieć, że idzie zawsze w parze z rzeczownikiem. To właśnie przymiotniki opisują, jakie są rzeczowniki. Po lewej stronie na naszej planszy mamy dom. Jaki ten dom? Na przykład wysoki. Koleżanka, koleżanki mogą być różne. Jeżeli zadam pytanie jaka i usłyszę miła, czyli przymiotnik miła, to już wiem, że z taką koleżanką warto się zaprzyjaźnić. Auto, jakie, nowe, bo przecież auta mogą być też stare, a więc moi drodzy, te przymiotniki są niezwykle przydatne. Przymiotniki również mają swoje rodzaje. My będziemy mówić na razie o rodzajach w liczbie pojedynczej. Natomiast wiemy, że również są w liczbie mnogiej, ale o tym będziecie mówić kiedy indziej. Moi drodzy, w liczbie pojedynczej. Na przykład mamy rzeczownik okolica praca. Jaka ta praca może być? Jaka ta okolica? Ładna okolica. Ładna praca. Myślę o pracy jakiejś plastycznej, na przykład jakaś, yy, jakaś karta, jakiś yy, obrazek narysowany. Może być to ładna praca. Rzeczownik, pies albo chłopiec, albo wiele innych. Jaki może być pies? Grzeczny, spokojny, prawda? A chłopiec również może być grzeczny. No i rzeczowniki, dziecko, może. Jakie? Spokojne. I teraz zobaczcie. W zależności od tego, jakiego rodzaju jest rzeczownik, ta okolica, ta praca, tak samo będzie jaka praca ładna. Czyli też będzie pasować yy, ten przymiotnik w swoim rodzaju do rzeczownika, dlatego że rzeczowniki i przymiotniki idą w parze. Podobnie pies-chłopiec, ten pies, ten chłopiec, rodzaj męski, tak samo nasz przymiotnik też będzie w rodzaju męskim. Zaraz powiem, dlaczego. Jeżeli dziecko, może, to dziecko, to może, rodzaj nijaki, tak samo będzie w rodzaju nijakim przymiotnik dopasowany do tych rzeczowników. Dlaczego tak jest? No bo wyobraźcie sobie, że powiem chłopiec ładna, ładna chłopiec, albo grzeczny okolica, albo na przykład spokojny pies. Nie pasuje. Czyli jeżeli mamy rzeczownik w określonym rodzaju, to i przymiotnik będzie przybierać taki sam rodzaj. To jest bardzo ważne, żeby sobie zapamiętać. Wtedy mówimy ładnie, y, tak jak należy po polsku i nasze wyrażenia są poprawnie zbudowane. Przymiotniki, przypominam, można także stopniować. Kiedyś nie tak dawno wspominaliśmy o tym stopniowaniu. Przypomnę tylko, że mamy stopień równy, to tak jak po schodach by się wchodziło albo schodziło ze schodów. Mamy stopień wyższy i stopień najwyższy. Niektóre przymiotniki stopniuje nam się bardzo łatwo. Przykładem jest przymiotnik ładny, ładny, stopień równy. Stopień wyższy ładniejszy a stopień najwyższy najładniejszy. Czyli zobaczcie, do stopnia równego, żeby stopień wyższy stworzyć, musimy dokończyć szy dołożyć, natomiast do stopnia najwyższego dokładamy z przodu naj i do końcu, na końcu też szy. A więc to było łatwo. Grzeczna, grzeczniejsza, najgrzeczniejsza. Też jest łatwo. Lekka, tu już jest trochę gorzej. Lekka. Bo jak stworzyć stopień wyższy? Przecież nie powiemy, nie będę sobie języka nawet łamać, lekkiejsza czy jaka, nie wiem. Oczywiście, że lżejsza i najlżejsza. Wysokie, wyższe, najwyższe. To są takie już nieco trudniejsze przymiotniki do stopniowania. Ale teraz przechodzimy do najtrudniejszych. Zwróćcie uwagę na przymiotnik w stopniu równym, zły. Nie da się powiedzieć źlejszy albo złejszy, nie da się, jest gorszy. Ktoś jest zły, ten drugi jest od niego gorszy, a ten trzeci jest najgorszy. Widzicie, zupełnie zmienia się wyraz. Najpierw był zły, a teraz jest zupełnie inny wyraz. wyraz. Gorszy i najgorszy. No i naj, y, ostatni tutaj z, tych, z tej grupy przymiotników, mamy chory. Tutaj już nie mamy co kombinować. Musimy w stopniu wyższym dołożyć wyraz bardziej. Czyli chory zostaje, będzie bardziej chory i najbardziej chory. W sytuacjach, kiedy nie da się tak normalnie postopniować tak jak tutaj, musimy dołożyć po prostu wyraz bardziej lub najbardziej i wtedy sobie radzimy ze stopniowaniem takiego trudnego przymiotnika jak na przykład przymiotnik chory. Przysłówki, czyli zrobiliśmy przymiotniki, przechodzimy do przysłówków. Kochani, bardzo często przymiotniki mylą Wam się z przysłówkami. Pewnie dlatego, że ich nazwy są też bardzo podobne. Czyli tak jak przed chwilą mówiliśmy o przymiotnikach, które idą w parze z rzeczownikiem, tak teraz przysłówki. Przysłówki to wyrazy, które, moi drodzy, opisują czynność. Pamiętacie, przymiotniki opisywały osobę, Zwierzę, roślinę, rzecz. Tak krótko mówiąc. Natomiast przysłówki to wyrazy, które opisują czynność. To pomyślcie, z jaką częścią mowy pójdą w parze? Jaka to część mowy to czynności? Siedzę, piszę, malują, rysują. Tak, to są czasowniki. A więc przysłówek pójdzie w parze z czym? Z czasownikiem. Idą w parze z czasownikiem przysłówki. I teraz odpowiadają na pytanie jak. Na razie wyznacie tylko takie pytanie. Jak? Jak wykonujemy czynność? Ale kiedyś się dowiecie, że także pytania przysłówka to gdzie oraz kiedy. Wy na razie macie pamiętać jak. I teraz mamy przykłady. Tu macie po lewej stronie czasowniki. Śpiewa, biega, pisze, piją. I teraz jak wykonują czynność? Śpiewa jak? Głośno. Ładnie. Biega jak, wolno, niechętnie. Pisze jak, starannie, czytelnie. Piją jak, zachłannie, szybko. Zwróćcie uwagę, przysłówki bardzo są podobne do przymiotników bardzo. Tylko że różnią się pytaniem. Przymiotnik miał pytanie jaki, jaka, jakie. Nie było pytania jak. A przysłówek ma pytanie jak. Czyli jak wykonujemy czynność. To jest bardzo ważne. Jeżeli to zapamiętacie, to Wam się przymiotniki z przysłówkami mylić już nie będą. I teraz przysłówki można także stopniować. Przykład. Ktoś śpiewa głośno, drugi, czyli jak? Głośno. Drugi śpiewa głośniej, a trzeci śpiewa najgłośniej. Ktoś biega szybko, ten drugi biega szybciej od niego, a ten trzeci najszybciej, czyli to są nasze przysłówki. I kochani, na koniec liczebniki. Chyba najłatwiejsze. Liczebniki to wyrazy, które oznaczają liczbę w zdaniu i wypowiedzi. To jest łatwe. Odpowiadają na pytania ile, który z kolei. Podamy sobie przykłady. Na wakacje zabrałem dwa plecaki. Czasami ten liczebnik piszecie. W formie cyfry albo liczby dwucyfrowej, na przykład. Czyli można zapisać cyfrowo, lub można zapisać słownie. Wczoraj byłem piąty, czyli który z kolei? Piąty w kolejce. Pani podzieliła dzieci po troje. Po ile podzieliła po troje? Miałem wiele ciekawych przygód. Tak, tak, kochani, bo wiele, dużo oraz kilka to też liczebniki. Zapamiętajcie sobie te wyrazy i moi drodzy, mam nadzieję, że poradzicie sobie na przyszłość z tymi częściami mowy. Mam nadzieję, że mój challenge się udał. Mam dokładnie czas 12 minut i no kilka sekund. Myślę, że zostanie mi zadanie zaliczone. Trzymajcie kciuki, żeby tak było. Więc kochani... Wszystkiego dobrego Wam życzę. W razie konieczności możecie wrócić do tej lekcji w każdej chwili. Życzę Wam powodzenia, miłego dnia i do zobaczenia na kolejnej lekcji. Pa pa!